Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Miejskiej Leszno obradowała na lotnisku. Chodziło o poznanie planów i działań spółki Lotnisko Leszno powołanej przez samorząd po przejęciu części lotniska od Areoklubu Polskiego. O działaniach, jakie spółka prowadziła na terenie lotniska, szczegółowo poinformował radnych prezes spółki Michał Graczek. Chodziło głównie o działalność związaną z porządkowaniem terenu. Spółka nawiązała współpracę z kilkoma firmami w kwestiach utrzymywania porządku. Na lotnisku ma też miejsce wypas owiec w celu naturalnej metody koszenia i nawożenia. Realizowane i planowane inwestycje to remont murowanego hangaru, uzbrojenie terenu, budowa 30 nowych niewielkich hangarów, utwardzona kratką droga startowa wschód-zachód i zakup mobilnej wieży kontrolnej. Utwardzenie pasa realizowane byłoby w ramach współpracy z firmą Eurocomfort. Firma wzięłaby na siebie materiały i prace budowlane w zamian za możliwość korzystania z lotniska przez należący do niej samolot. Radnych interesowały kwestie finansowe spółki. Najwięcej zysków spółka czerpie z wynajmu terenu pod wydarzenie jak wystawa psów rasowych czy piknik na 40-lecie firmy Werner Kenkel. Dochód z pięciu imprez wyniósł 55 823 zł. Wzrosły wpływy z dzierżawy na ten moment wynoszą 30 5853 zł. Wprowadzono także niewielkie opłaty lotniskowe złotówkę za 100 kg masy startowej samolotu. Radnych interesowała też kwestia hotelu dzierżawionego przez Tomasa Gostnera. Inwestor zamierza rozebrać obecny budynek i postawić nowy, jednak decyzja o tym, czy będzie to hotel o wyższym standardzie z centrum konferencyjnym, czy bardziej przystępny hotel dwugwiazdkowy jeszcze nie zapadła. Inwestor ma 24 miesiące na zdobycie pozwolenia na budowę. Jako dzierżawca po 10 latach będzie mógł wystąpić do miasta o nabycie nieruchomości. Spółka planuje też, by przyszłoroczny piknik szybowcowy rozłożony został na 3 Dni. Zaplanowano go na czerwiec.